Wczoraj był chyba pierwszy dzień, kiedy byłem w domu i nie grałem w Pet Simulator 99 od jakiegoś pół roku. Bo tyle mam mniej więcej ta gierka i powiem wam, że uważam ten dzień za dosyć dobry, dosyć spoko. Serio, nie chciało mi się w to grać. Dzisiaj mamy update, dzisiaj mamy aktualizację do Pet Simulator 99, tylko że mamy pewien mały, lekki problem. A mianowicie presto na wie skończyły się pomysły na aktualizację. No wymyślił przecież ostatnio 3 update'y i w tym tygodniu już nie będzie nowej mapy, tylko będzie Hacker World, nie wiem, przedłużone czy coś takiego. Bo mamy Hacker Update Part 2. No, bogowie kreatywności w Big Game się nadal pracują. Mam nadzieję, że ktoś tam dostaje srogą wypłatę za wymyślanie tych aktualizacji. A w dzisiejszym materiale będę zbierał wszystko to do kupy. Tak, będziecie mieli jednego wielkiego kupsztala w tym odcinku. Nie będziecie musieli marnować czasu, oglądać miliona innych twórców. Wszystko wam dzisiaj streszczę. I jestem chory jak 150, dlatego jeżeli gadam przez nos, jeżeli będę gadał głupoty, jeżeli będę kaszlał, nie, no dobra, to było trochę wymusone akurat, ale wiecie o co chodzi, to nie przejmujcie się tymi na mailboxu. Kulpik, ja tu 8 dni maili nie odbierałem. Kulpik, dzięki. I Rorek, dziękuję za 2 miliony. ZCX, dzięki. Kubusiowski, dziękuję bardzo serdecznie, Kubusiowski. Ernest, dzięki. Maty, czemu ty do mnie piszesz po angielsku, ale 60 milionów gemów to zawsze spoko. Ochio, Ochio, dzięki, Ochio, bardzo serdecznie. Ochio, ile Madbart, dzięki. Madbart, to taka stigma. Adi, uwu. Adi, dzięki wielkie, dziękuję bardzo serdecznie. Adi, dzięki. Open ja z Polski? Nie, no 8 to mało. Jabłko, dzięki wielkie. Piotrek, Piotrek Sigmeczko. Dobra, taniec dla ciebie. Dun. Gównojad, niezły nickname, ja też jestem gównojadkiem. Wojtunio, dzięki wielkie. Natan, dziękuję za ekskluzywa. Polosek, Piotru, Kizu, no, Kizu, dodasz do klanu? Aktualnie do klanu dodaję, jeżeli ktoś wpłaci 100 milionów gemów, bo zbieramy na upgrade, brakuje nam już 3 miliardów, każdy wpłaca 100 milionów, jak macie, macie link w opisie do Discorda, tam zrobicie ticket i jesteście w klanie. I to dla ciebie, Kizu. O, już się zepsuło, już się zepsuło, tak jest. Papuga, dziękuję bardzo serdecznie. Jeszcze raz papuga, papugo. Waleczny Wiktor, dzięki. XXClocks, dzięki. Wojtas, Danio, dziękuję bardzo. Danio, jeszcze raz. Essakelo, dzięki. Lubię Vitobella, dziękuję. Jefen Miko, dzięki wielkie. Dobra, tak jak dostałem tyle huge'y, a dostałem ich aż 2, to dzisiaj za darmo rozdam wam huge Hell Rocka, ale to oglądaj ten film do samego końca, mój drogi widzu. Pewnie każdy chciałby mieć huge Hell Rocka w swoim arsenale, prawda? Tak jest. To jeszcze jakieś jajko w ogóle, jejku, ile mam tych jajek. W ogóle ceny idą w dół. O, mamen, ceny idą w dół. Nie, ceny, mój ekwip półdek traci na wartości. Jak ja się z tego pozbieram. Ej, tak szczerze, tutaj taką trzodę już odwalam na tych materiałach. Serio, tak się nie chce grać w Pet Simulatora. Nightmare, widzu, kochany, jak on poszedł w górę. Demant 8 na 10? Jaki niby Titanic ma wyższy demant? No dobra, Hippomelon ma 9 na 10, to wybaczamy. Co tutaj się dzieje? No dobra, popłakaliśmy trochę nad cenami. Jak widzicie, od ostatniego materiału zniknął mi miliard gemów, ale on jest na drugim koncie, więc spoko. Co ja miałem dzisiaj nagrywać? Update. Widzowie, to w opisie macie link do mojego live'a, który odbędzie się dzisiaj o godzinie 17:30. Tak, wiem, mam katar, kaszel, jestem upośledzony, ale będzie dzisiaj live, tak? Na którym rozdam za darmo gemy, huge. No jeżeli byliście kiedyś na moim live'ie, to wiecie, że ja się nie patyczkuję, się nie pierdzielę w tańcu. Jeżeli trzeba rozdać 20 huge, rozdam 20 huge. Jeżeli będziecie bardzo aktywni, będziemy rozdawali więcej. Trzeba będzie rozdawać miliardy gemów? Rozdam miliardy gemów. Dlatego pierwszy link w opisie, wbijaj 17:30, zostaw sobie powiadomienie, łapkę w górę, weź udział w ankiecie i napisz na czacie, że jesteś z odcinka. A wydaje mi się, że warto, bo jednocześnie będziecie ze mną na aktualizację i ja wam potem dam pety. Chyba wam dzisiaj będę dawał w ogóle te pety za darmo najlepsze. Więc jeżeli chcecie pety za darmo najlepsze, no to wbijcie na live'a. Będę je miał pewnie po kilku minutach aktualizacji, bo ostatni update żeśmy przeszli. No dobra, nie było live'a, ale ja go przeszedłem w 10 minut i od razu mieliśmy najlepsze pety. Więc jak wiecie, dobra, tutaj sobie zostawię to na farmę, ok? Zostawię sobie to na farmę, żeby to farmiło. Niepotrzebne mi są pety na dzisiejszym odcinku. Tylko sobie wezmę item notification na off. Trochę gemów zawsze zarobię. No item notification mam na no i nadal dostaję powiadomienia. No kuźwa mać, jaka ta gierka jest buget. Dobra, Liki, co się pojawiło na temat drugiej części update'u Hacker, który był naprawdę niesamowity? Nie, no nie był, mam nadzieję, że zrozumieliście ten sarkazm. Mamy jakiegoś nowego Titanica, Titanic Butterfly, czyli motyl. Dodatkowo jakaś skrzynka fioletowa. Nie wiem, czy wy ją widzicie, jak jej nie widzicie, to sorry. Tła
mamy jakiegoś bufa takiego, proszę bardzo, i mamy też jajko, pajo, jajo. Mamy małpę jako peta, gryfina jako peta. To co to w ogóle jest? To jest chyba nowa ikona, która teraz jest aktualnie w Pet Simulatorze. Mamy Butterfly Egga. Oj, tego już widać. No ten już jest tak walnięty. Butterfly Egg. W sumie taki Butterfly Egg był już chyba w Pet Simulatorze, tylko w tym normalnym Pet Simulatorze. Jejku, jestem cały mokry, bo się myłem, bo chcę wyzdrowieć. Zrobiłem sobie saunę i to i tak nic nie dało. UFO token. To nie wiem, co to będzie UFO token. Serio, nie wiem. Za każdego tokena kosmici cię porywają razem z krową i robią z ciebie, przerabiają cię na części i sprzedają w Meksyku. Naprawdę, nie wiem, co to będzie UFO token. Wygląda to trochę jak Ultimate. Mamy huge wirus Gryfina. Wirusa jedynego, jakiego mamy w domu, to jest mój. Gwiazdki. Znowu mechanika z Pet Simulator X. Huge Matrix Monkey. I nowa ikona gry. Chciało mi się takie posty na Twitterze pokazują, jak te linki pokazać. Co to za gówno? Uźwa wszędzie ta polityka. Dobra, mamy tutaj, proszę bardzo, tak będzie wyglądał nowy Ultimate, jakbyście pytali. I tak nikt z niego nie będzie korzystał, ale super, jest UFO, dzięki Preston, ale to leci. W ogóle tutaj ktoś ma Titanic Nightmare'a i Hippo Melona, to jakiś bogol. Jakiś bogol to nagrywał. Tak, widzowie, i to tyle z leaków. Nic więcej nie ma, nie ma nic. Serio, ja miałem problem, żeby wam zrobić miniaturkę i do odcinka, i do live'a, ze względu na to, że po prostu nic nam Preston nie zdradził. Podejrzewam, że to będzie najmniejsza aktualizacja, że będzie trudna do przejścia, ze względu na to, że Preston będzie chciał to sobie jakoś zrekompensować, że wiecie, mały update to trudny do przejścia i będzie on nudny, będzie on schematyczny. Nie wiem, czy dostaniemy, nie wiem, nie mamy żadnego leaka odnośnie nowej mapy. Jeżeli nie dostaniemy żadnej mapy w tej aktualizacji, to będzie to śmiech na sali. A i swoją drogą, gratki Roxek, Roxek Sigma. Nie widziałem, że Roxek dostał partnera, ale dostał partnera, kolejny aktywny Polak partner, już drugi, gratulacje. Nadal mnie zastanawia, czemu Holix nie ma, chyba że też podpadł dla administracji jak ja. Tak szczerze w ogóle nie czekam na tę aktualizację, tak szczerze w ogóle nie czekam na ten update. No ja jestem, widzę, z wami szczery, no nie czekam, no nie zapowiada się to jakoś nie wiadomo jak dobrze. Pewnie i tak będziemy stali do ostatniej krainy. Jedyne co robili, to farmili masterki. O, to już mam na 85 poziomie, patrząc na to, że ja praktycznie w ogóle nie farmię, mam tylko 2000 gwiazdek. Oj, tak swoją drogą, musimy trochę nadgonić te gwiazdki, panowie, też jakbyście mogli. To by było spoko, bo jak spadniemy stop 500, to trochę przypał, nie? Ale mówię, teraz najważniejsze są gemy, więc wpłacajcie gemy, widzowie, jeżeli możecie, to wpłaćcie gemy, please, please, please. Nie, no nie chcę mi się grać w tą grę, no nie chce mi się. Dobra, to teraz jak się przygotować do tej aktualizacji? Standardowo, widzowie, potki, fajnie mieć potki na aktualizację. Standardowe enchanty. Jajka ekskluzywne się nie zmieni, więc nie musicie kupować. Jeżeli macie potki, enchanty i team najlepszych petów, w sensie najlepszych petów, wystarczą wam, no nie wiem, takie hacked komputery w wersji Rainbow, które kosztują po 100 za sztukę i będzie już okej. Okay. Serio, do tego update'u nie ma co się przygotowywać. W ogóle na live'ie to ja wam posprzedaję te ekskluzywy, bo mi one do szczęścia potrzebne to nie są, a wy może sobie na tym zarobicie, bo ja będę sprzedawał poniżej rapu, żebyście też coś mieli od życia. Jeżeli wam Preston nie daje, to ja wam chociaż dam, będę was czymś świętym Mikołajem. Ja tak się zastanawiam, no i temy zawsze spoko mieć, tak, no ale to już wszystko wiecie, że trzeba mieć i temy, potki, enchanty. Co zainwestować? W sumie to nic, rynek jest tak niestabilny. Nie, no chciałbym wam, widzowie, naprawdę dać jakąś dobrą inwestycję, no ja serio bym chciał, ale zobaczcie, no jeżeli coś takiego, jeżeli taki pecik, co to jest za pet, to jest jakiś exclusive, total existing to ma 4 miliony i to nagle, co tutaj się wydarzyło? O, co tutaj chodzi? Czemu te pety aż tak rosną niektóre, no? Więc ludzie się bawią tą gospodarką, no tak to wygląda, widzowie, no tak to wygląda. Muszę sobie w końcu kupić jakiegoś Titanica, może agonkę, bo zawsze chciałem agonkę, ale raczej mi nie starczy na agonę, nie wiem ile mam tutaj. Nie, no jeszcze nie, nie chcę ruszać teama, chciałbym kupić jakiegoś Titanica, ale na agonkę to mi jeszcze nie starczy. Ale nie, czekaj, bo mam jeszcze tutaj mimiki, mogę jeszcze dać 3 mimiki, więc boże by mi starczyło, albo na Angelusa. Jeżeli macie takiego Titanica, to please. I zróbmy sobie upelnik tych niesamowitych kluczy. A dobra, jak się jeszcze przygotować do aktualizacji? No wejdźcie na mojego live'a i miejcie najlepsze pety z potkami, bo tutaj nic więcej widzę nie wyczaruje, serio. Ja bym chciał wam zrobić, wiecie, jakiś taki premium odcinek, żebyście się dowiedzieli jakiejś tajemniczej wiedzy, ale tu nie ma żadnej tajemniczej wiedzy. To jest po prostu śmiech na sali, no to jest, widzę, śmiech na sali, co ja wam mam powiedzieć, no. Przepraszam za Prestona, czy coś. O, tak będzie wyglądał ten nowy Ultimate, tu macie go w pigułce, nie? O, tu w ogóle jest shiny token, jejku, ile jeszcze ten? Czemu ja ich nie mam zebranych? Ejku, bo to musiał kiedyś pozbierać, no. Jak ktoś to zbiera w ogóle? Nie mam pojęcia, jedyne co mi się aktualnie chce robić w Pet Simulatorze, to szukać giftów. To się serio, ja sobie latam od plazy do plazy i szukam takich gift bugów, bo w końcu chcę mieć tą masterkę. Jeżeli macie ich kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy, napiszcie do mnie, odkupię od was, bo chciałbym tą masterkę wbić, tak samo jak wszystkie inne. Dobra, żeby wygrać Huge Hell Rocka, to
zostaw suba z dzwonem, łapkę w górę, w komentarzu napisz słowo update oraz swój nick z Robloxa. I jeżeli mogę cię prosić, to wbij do mojego live'a, link masz w opisie, zaczynamy o 17.30, będziemy naprawdę tutaj nieźle lecieli z aktualizacją, przejdziemy ją całą, rozdamy masę rzeczy, więc jeżeli macie trochę wolnego czasu, oczywiście zachęcam do wbicia. Będzie mi bardzo miło, zrobicie mi dzień, tak, ten chory dzień, a przy okazji wy sobie na tym będziecie mogli zarobić, jeżeli będzie jakiś bug, dowiemy się jako pierwsi, no to co, widzę, wpadniecie, nie? Może hype tagi od was podkupuję, zobaczymy, trzymajcie się, siema, do jutra, pa, pa.